on zimny, biedaka. Zaraz tamtego odpalimy, tamten od razu zagada. My byliśmy jak świeże kwiaty, ścięte na polnej łące. Polne, silne, wspaniałe, dokładnie. Przypadkowo zakochaliśmy się w motocyklu, który nie dawał tylko markę. Dawał kluby, przyjaźnie, filozofię, odkrycie świata na nowo. Byliśmy kolumbami. Musi trochę pochodzić, bo zimny. Zaczęło się w czasach mojej młodości. W 68 roku, 1968 roku. Zobaczyłem Harley'a przed Politechniką. Sam wtedy studiowałem na Politechnice i zakochałem się w tym Harley'u. Zobaczyłem człowieka na motocyklu, który był strasznie nietypowy. To było wszystko zupełnie inaczej. I dałem ogłoszenie do gazety. Wtedy nie miałem w ogóle pieniędzy, więc musiałem na Politechnice. Nocami malowałem mieszkania. Byłem malarzem pokojowym, żeby zarobić na skrypty. Ale potem już była tylko wizja tego Harley'a Davidsona. Dałem ogłoszenie do gazety i rzeczywiście dostałem list spod Wałbrzycha. Ktoś do mnie napisał z jakiegoś strasznie małej miejscowości, żebym przyjechał. Jest gotów sprzedać mi swojego Harley'a Davidsona. 3 mieszkania pomalowałem, zarobiłem 1000 zł. W tamtych czasach 1000 zł to była przeciętna pensja. Pojechałem i zobaczyłem nie tego Harley'a, którego widziałem pięknego na ulicy, tylko ruinę. Stał biedny Harley Davidson pomalowany taką farbą od płotu. To pchnąłem 16 kilometrów, pchałem tego Harley'a trupa do stacji kolejowej. Jak już byłem na tej stacji kolejowej, zorientowałem się, że nie mam pieniędzy. Więc jak przyjechał pociąg jakiś kombinowany do Warszawy, który zatrzymywał się na wszystkich stacjach, poszedłem do wagonu pocztowego i powiedziałem: panowie, to jest mój Harley Davidson. A oni ryknęli takim śmiechem, że się pokładali. To jest mój motocykl, jeszcze głośniej. Ale ja będę nosił paczki przez cały ten rejs tego pociągu. Ja wam ułatwię pracę, tylko zabierzcie mnie za darmo do Warszawy. No i tak podjechałem do Warszawy Głównej, mieszkałem na Grochowie, przepchnąłem go jeszcze 10 km z Warszawy Głównej Towarowej na Grochów i tak stałem się właścicielem Harley'a Davidsona. I tak 30 lat już to trwa. Chcę się myli trochę, ale... Mój kuzyn, który miał WFM-kę, zdobył paszport, wtedy w tamtych czasach pojechał do Paryża, ale jechał przez Holandię. Spotkał się ze mną u mojej ciotki na imieninach i opowiedział mi fascynującą historię, jak zepsuł mu się do niego polski motocykl na autostradzie w Holandii. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest autostrada, nie wiedziałem, co to jest Holandia. Ale mówi, słuchaj, mówi Wojtek, stało się coś fantastycznego, strasznego. Przyjechała jakaś grupa motocyklistów na strasznych, dużych motocyklach. Oni mnie zaholowali do hotelu, do warsztatu, zreperowali moją WS-kę. I rano, kiedy się obudziłem, to mój motocykl był zreperowany, rachunek w hotelu zapłacony, tylko oni zniknęli. A mnie coś tknęło. Mówię, powiedz mi, co to są te strasznie duże motocykle. Wiesz, one miały, on, to student ASP mówi, wiesz, one miały taki silnik w takim układzie V. Jak on powiedział V i mój Harley miał V, to zapłaciłem taksówkę i pojechaliśmy do mojego garażu. Mówi, pojedź ze mną do garażu, bo chciałem zobaczyć, może podobny do mojego. Napisałem do tego hotelu list, do właściciela hotelu, że ja jestem właścicielem takiego motocykla, który ma silnik V. Nazywa się Harley Davidson. I słyszałem, że obok jego hotelu czy restauracji kręcą się ludzie na podobnych motocyklach. Czy nie mógłby mi pomóc? Napisałem ten list i zapomniałem. Pewnego dnia otworzyłem tą skrzynkę i wypadł z tej skrzynki list. A już na samej kopercie było napisane Harley Davidson Club Nederland. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić.
Więc kupiłem sobie takie wino, było za 21 zł. Poprosiłem wszystkich swoich entuzjastów, sąsiadów, którzy się pasjonowali moim Harley'em. Poszliśmy do mojego garażu i uroczyście otworzyliśmy list. A tu cholera po angielsku. Więc zaprosiliśmy następnego sąsiada, który by przeczytał ten list. I oni nam po prostu napisali: człowieku, nie jesteś sam. My jesteśmy z klubu Harley Davidson Netherlands, ale takich klubów na świecie jest ponad 150. Jeżeli to jest prawda, jeżeli masz Harley'a Davidsona w Polsce, to musisz przyjechać i spotkać się z nami w Czechosłowacji. Ja potem ten list czytałem 1000 razy.